się Jerzy Giżejewski, jestem geologiem, pracownikiem Zakładu Badań Polarnych i Morskich. Historia badań jest oczywistym obiektem zainteresowania w momencie, kiedy się w tamtych rejonach pracuje. No, na pierwszych zdjęciach, które widzicie, to jest od lewej pierwsza stacja dryfująca, biegun północny 1, założona przez Rosję w 1937 roku. Szczegółowo zaraz o niej powiemy. Dowódca tej stacji, Iwan Papanin, chyba jedna z najbardziej znanych postaci związanych właśnie ze stacjami dryfującymi i obecnie pracująca rosyjska stacja o nazwie Barneo. Od początku, właściwie od końca XIX wieku, kiedy wiadomo już było, że wokół bieguna północnego nie ma otwartego i do tego być może nawet ciepłego morza, no, oczywiście lody zajmujące całą tą powierzchnię były główną przeszkodą dostania się jak najdalej na północ. Możliwość dopłynięcia statków, które nie były lodołamaczami, kończyła się na ogół mniej więcej na 82 stopniu szerokości, a próby dalszego dopłynięcia kończyły się na ogół tym, że statki wmarzały w lód i bardzo często były przez ten lód niszczone. Pierwszym, który wpadł na pomysł, żeby wykorzystać tą możliwość wmarznięcia w lód do przeprowadzenia, do dostania się do głębi Arktyki, był Nansen. O jego wyprawie mówiliśmy na jednej z poprzednich lekcji. Pomysł Nansena był taki, że należy zbudować statek, który nie ulegnie zgnieceniu przez lód. Powstała jednostka o nazwie Fram, czyli naprzód, i tym statkiem Nansen udał się z Norwegii w 1893 roku w rejon Wysp Nowosyberyjskich. Statek tutaj wmarzł w lód i przez następne 3 lata na powierzchni praktycznie takiej wielkiej kry lodowej wędrował aż w okolice Spitsbergenu, gdzie wymarzł, czyli wylądował z powrotem w wodzie i spokojnie powrócił do Norwegii. Te 3 lata wędrówki statku były wędrówką bazy naukowej. Załoga prowadziła przez cały czas obserwacje meteorologiczne, hydrologiczne, zbierając je oczywiście skrzętnie we własnych zasobach, ponieważ w tym czasie nie było żadnej łączności. Po wyprawie Frama przez długi czas nie było pomysłów na to, aby powtórzyć tego typu operacje. Dopiero w 1937 roku Rosjanie z Instytutu Badań Arktyki i Antarktyki wpadli na pomysł właśnie zbudowania czy postawienia stacji na lodzie. Tutaj mamy zdjęcie ekipy lotników i szefa tego pomysłu, profesora Otto Schmidta, którzy przy pomocy samolotów założyli bazę dokładnie na biegunie. No, wyglądało to ogólnie tak. Stacja była namiotowa, miała szereg rozmaitych urządzeń pomiarowych rozstawionych wokół. Była nastawiona głównie na pomiary meteorologiczne i hydrologiczne. To znaczy pomiary głębokości morza, pomiary prądów, pomiary temperatury. Cały czas chodziło o to, jak rozkłada się ruch lodów w Oceanie Arktycznym, ponieważ Rosjanie byli zainteresowani wpływem tych ruchów lodów na możliwość wykorzystania północno-wschodniej drogi morskiej, czyli ruchu statków wzdłuż wybrzeży Syberii.
No, warunki na stacji były dosyć prymitywne, ale załoga dzielnie pracowała i przez 274 dni prowadziła normalne pomiary. Tutaj jest jeden z uczestników wyprawy przy wyciągarce i prądomierzu głębokomorskim opuszczanym na linach do pomiaru prądów wody pod powłoką lodową. No i wspomniany już dowódca stacji Iwan Papanin uzyskał wtedy status bohatera narodowego, a również tytuł bohatera Związku Radzieckiego, co było ogromnym, najwyższym wtedy wyróżnieniem, tak jak obecność na państwowych świętach w bliskości wielkiego wodza rewolucji. Po 1937 roku i udanej akcji działania stacji Biegun Północny Rosjanie rozpoczęli systematyczne organizowanie, prowadzenie tego typu stacji. Mniej więcej co roku była zakładana nowa stacja i zbierana po wiosną następnego roku przez lodołamacze, no tam, gdzie udało się dopłynąć. Drogi tych stacji były bardzo różne. Tutaj mamy przykłady kilku, już dosyć późnych, bo numery 36, 37, 38 to są już lata 2000. Widać, jak bardzo skomplikowane były drogi każdej z tych dryfujących stacji i jak różny jest ruch lodów w obrębie Oceanu Arktycznego. Widać, że stacja NP36 założona daleko w sąsiedztwie Grenlandii wróciła niejako w kierunku Syberii. Natomiast większość stacji, znaczy pierwsza stacja miała kierunek zupełnie odwrotny, bo płynęła z bieguna północnego, a zakończyła swą działalność w rejonie cieśniny Frama, czyli w sąsiedztwie Grenlandii. Tu widać, że kolejne stacje też wędrują w różnych miejscach oceanu, stanowiąc ciągle źródło potrzebnych czy koniecznych informacji, zarówno pogodowych, jak i hydrologicznych. Te stacje są organizowane praktycznie co roku do obecnej chwili, z tym, że w 2001 roku pojawiła się konkurencja. Rozpadł się Związek Radziecki, Rosja stała się, no, gospodarka rosyjska, w gospodarce rosyjskiej pojawiła się konkurencja i właśnie prywatni inwestorzy postanowili wykorzystać tendencję rozwoju turystyki takiej bardzo ekstremalnej i stworzyć bazę turystyczną w sąsiedztwie bieguna północnego. W ten sposób w 2001 roku po raz pierwszy powstała stacja Barneo, organizowana w ten sposób właśnie przez samoloty, zakładana na okres tylko marca i kwietnia, natomiast mająca stałe połączenie lotnicze ze Spitsbergenem, gdzie dokąd dolatują normalne samoloty kursowe i skąd na stację Barneo latają turyści spragnieni tego, aby pojawić się bliżej lub dalej na biegunie. No, w wersji japońskiej na przykład jest to dolot samolotem do Barneo, stamtąd helikopterem na biegun. Na biegunie robimy sobie zdjęcie i wracamy z powrotem. Natomiast stacja Barneo jest wykorzystywana również przez szereg grup czy pojedynczych osób, które chcą dotrzeć do bieguna, niekoniecznie w taki uproszczony japoński sposób. Na tej mapce, znaczy, trasy dryfu
kolejnych stacji Barneo z lat 2014-2017. Natomiast tutaj widać, to jest mapa z 2015 roku, te kolorowe trasy to są drogi różnych ekip lub pojedynczych ludzi zdążających do bieguna północnego, dla których Barneo było bazą wyjściową. Albo lecieli na Barneo i stamtąd helikopterami do punktu wyjścia, albo zostawali wyrzuceni gdzieś w określonym miejscu Oceanu Arktycznego i kończyli swoją podróż właśnie w Barneo. No tak, tak czasem wygląda biegun północny, kiedy turystów w Barneo pojawi się wyjątkowo dużo. Zresztą organizatorzy stacji zaczęli w miarę upływu czasu poszukiwać również współpracowników. Jednym z nich stało się Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, co poza tym od 2015 roku zostały połączone stacje biegunowe, biegun północny z kolejnym numerem i stacja Barneo. Odbywa się to w ten sposób, że stacja jest zakładana tak jak stacja biegunowa, czyli w jesieni, we wrześniu. Potem do kwietnia pracuje jako stacja wyłącznie naukowa. W kwietniu, w marcu i kwietniu stacja jest oddawana w pacht turystom i jej rola naukowa się znacznie zmniejsza. Potem, kiedy sezon turystyczny się kończy, stacja wraca do swojej roli naukowej. Na Barneo odbywają się różne dziwne imprezy, między innymi od kilku lat odbywa się tam maraton bieguna północnego. Pierwszy maraton, który był w roku 2012, chyba liczył zaledwie trzech uczestników. W tej chwili co roku jest ich kilkudziesięciu. W ubiegłym roku zwycięzcą tego maratonu był nawet Polak. Barneo jest bazą dla różnych dosyć ekstremalnych pomysłów, między innymi na przykład dla nurkowania na biegunie północnym. To też pomysł Polaka i zrealizowany kilka lat temu. Ale stacje dryfujące nie są jedynie w tej chwili pomysłem rosyjskim. Tu mamy miejsce, gdzie przez 4 lata były organizowane takie stacje biegunowe przez ekipę duńsko-norweską. To jest północ Grenlandii, koniec grzbietu Łomonosowa, takiego najbardziej interesującego miejsca na dnie Oceanu Arktycznego. Stacja jest z reguły niewielka, to widok z samolotu. Widać, że przede wszystkim mamy duży pas oczyszczonego powierzchni lodu, żeby mogły tam lądować samolociki dostarczające ludzi i sprzęt. Bo rzeczywiście kilkuosobowe ekipy, które tam pracowały, dolatywały tam małymi samolocikami. Potem trzeba było sobie zbudować bazę i następnie realizować program. Program obejmował oczywiście badania meteorologiczne, ale również badania hydrologiczne i badania dna oceanu. Tutaj mamy grupę pracującą przy pobieraniu prób z dna oceanu. To jest sonda rdzeniowa, ta opuszczana na dno, która pobiera odpowiednio długie, kilkumetrowe nawet próby osadów. To ogólny widok tego stanowiska. Pod namiotem jest wyciągarka i sonda, tym razem wydobyta na powierzchnię. Dalsza część programu badań dna to były badania geofizyczne, sejsmiczne, które wykorzystywały jako źródło
fali sejsmicznej sprężone powietrze. Tutaj jeden z szefów ekspedycji pracuje przy kompresorze do ładowania tych erganów. A takie były wyniki tych badań sejsmicznych. To jest bezpośrednio profil czytelny w aparaturze. Powierzchnia to jest powierzchnia dna oceanu, natomiast te linie niżej to są granice geologiczne, granice skał o różnych właściwościach fizycznych. Niżej mamy już interpretację geologiczną tych właśnie profili. Cały czas problem jest, jak wygląda budowa grzbietu Łomonosowa. I trasa jednej z tych stacji, widać, że one pracują stosunkowo krótko i dryfują na krótkim odcinku, tutaj ma około 100 km. Te punkty to są miejsca poboru prób z dna. Badania tej stacji były uzupełniane przez badania grubości pokrywy lodowej, z tym, że grubość pokrywy lodowej była badana przez łodzie podwodne, dryfujące z kolei pod powierzchnią lodu. Tutaj mamy przykłady wyników takich pomiarów z dwóch kolejnych lat, dwóch lat 2004 i 2007 roku. Jak widać, zaczyna się to w strefie granicy stałej pokrywy lodowej. Maksymalną miąższość uzyskują na północ od Grenlandii i archipelagu polarnego. Ponownie dalej na wschód pokrywa lodowa robi się cieńsza. Badania czy analiza materiałów zdjęć satelitarnych obejmujących Morze Arktyczne pozwoliła na to, na wyróżnienie w pokrywie lodowej takich miejsc, które są wyjątkowo trwałe. Są to takie wyspy lodowe, które mają grubość lodu znacznie większą niż cała pokrywa. Ich geneza nie jest do końca oczywista, natomiast są to wyspy bardzo trwałe. Tu mamy przykład jednej z takich wysp lodowych pomiędzy archipelagiem polarnym a wybrzeżem Kanady, czyli na obszarze przejścia północno-zachodniego. Widać bardzo skomplikowaną drogę wędrówki takiej wyspy, która była obserwowana przez 12 lat. O ile stacje dryfujące we wschodniej części Morza Arktycznego na ogół musiały być likwidowane, ponieważ kryś dochodziły do granicy lodów i rozpadały się, o tyle tutaj nie było takiej groźby i na tej wyspie Amerykanie założyli również stację dryfującą, która pracowała przez dwa lata, również przez okres lata. Czyli dysponowała materiałami tymi, z których stacje we wschodniej części Morza Arktycznego, których nie mają, ponieważ w tym czasie nie mogą pracować. No, stacja była, jak widać, znacznie bardziej rozbudowana. Kanadyjczycy, Amerykanie mogli sobie pozwolić na to, bo mieli gwarancję, że tak gruba kra lodowa, kilkunastometrowej grubości, na pewno nie rozpadnie się w trakcie pracy stacji. Ostatni pomysł na stację dryfującą to był pomysł norweski powtórzenia trasy Frama, ale w troszkę innym wymiarze. Tutaj zamiast statku, jako bazę czy główną część tej stacji, użyto poduszkowca. No, jest to taki pojazd bardzo uniwersalny, bo może pływać, jak tu widać, może latać nad wodą na niewielkich wysokościach, może również latać nad lodem.
Zmiany konstrukcyjne, jakie tu wprowadzono, prowadziły do tego, aby w razie rozpadnięcia się kry lodowej, na której stacja była założona, poduszkowiec mógł bezpiecznie wrócić na stały ląd. Czyli jego zasięg został zwiększony, wynosił ponad 1000 km. No to wnętrze kabiny, tylna część kabiny tego pojazdu, przednia część, urządzenia sterujące. Załoga składała się z dwóch ludzi. Poduszkowiec został wywieziony w północno, do wschodniej części Morza Arktycznego przez Polar Stern, niemiecki lodołamacz przystosowany, jeden z najlepiej wyposażonych w tej chwili statków do badań Arktyki. Pozostawiono dwójkę Norwegów z poduszkowcem i zapasami na całą podróż, która planowana była mniej więcej na 9 miesięcy do roku, i tak też to w końcu wyglądało. Jakkolwiek oczywiście istniała możliwość uzupełniania zapasów przy pomocy samolotów lub helikopterów. Także tym razem wyprawa nie zabierała wszystkiego, co było potrzebne na cały czas jej trwania, a była od czasu do czasu uzupełniana. Przez lato 2014 roku Polar Stern pracował na tych zakreślonych na zielono kwadratach i poduszkowiec towarzyszył mu, prowadząc badania nad pokrywą lodową. Natomiast w jesieni 2014 roku został tutaj pozostawiony i zaczął swój dryf przewidziany w kierunku cieśniny Frama, czyli północno-zachodniej części Grenlandii i Spitsbergen. Ponieważ poduszkowiec może startować pionowo do góry, więc zostały z lodu zbudowane hangar, znaczy mury lodowe ograniczające możliwość zawiewania całego pojazdu śniegiem. I wokół poduszkowca rozmieszczono na lodzie aparaturę pomiarową, mniej więcej podobną jak wszystkie te kolejne stacje mają, czyli przede wszystkim stację meteorologiczną, urządzenia do badania wód oceanu, czyli prądomierze i sondy do badania chemizmu i temperatury oraz urządzenia geofizyczne do profilowania dna i sondę do pobierania prób. Czyli podobnie jak miała to wyprawa kanadyjsko-duńska na północ od Grenlandii. Na czas nocy polarnej, oprócz samego osłonięcia samego poduszkowca, zbudowano namioty i takie konstrukcje ze śniegu, które pozwalały operować spokojnie, robić pomiary całą rozmieszczoną wokół aparaturą, niezależnie od pogody. Ponadto poduszkowiec mógł startować i prowadzić badania, między innymi grubości lodu. Został wyposażony w specjalne elektroniczne urządzenia do pomiaru grubości lodu i lecąc nad powierzchnią lodu mógł mierzyć jego grubość. Była to działanie odwrotne niż robili to Duńczycy, którzy mierzyli grubość lodu przy pomocy aparatury zmontowanej na łodziach podwodnych. No tutaj jeden z uczestników, ten sam
profesor Kristoffersen, którego w stacji duńskiej na północ od Grenlandii widzieliście przy ładowaniu butli do, ze sprężonym powietrzem do aparatury geofizycznej, tutaj na, nad Przeręblem przed opuszczeniem sondy do oceny warunków, parametrów fizykochemicznych wody. Widać, dalej widać poduszkowiec ogrodzony murem z brył lodowych. A to jeden z wyjątkowych obrazków. Kamera zmontowana na sondzie do pobierania prób osadów złapała na głębokości prawie 1500 metrów rybę pływającą nad dnem. I to fragment raportu. Wyprawa FRAM 2014-15 miała już oczywiście doskonałą łączność satelitarną i raz na tydzień były przygotowywane raporty obejmujące trasę dryfu wykonanego w ciągu tego tygodnia i wyniki wszystkich badań, które były w tym czasie prowadzone. To było dostępne w sieci, można było to, mógł to również obejrzeć nie tylko osoby z ośrodków naukowych, ale było to dostępne ogólnie dla wszystkich internautów. To jest niewątpliwie ogromna różnica w porównaniu z wszystkimi wcześniejszymi badaniami, no częściowo również z obecnymi badaniami, ponieważ te wyniki prowadzonych na stacjach Biegun Północny z kolejnym numerem czy Barneo są w dyspozycji Instytutu Badań Arktyki i Antarktyki i korzystanie z nich przez innych użytkowników jest dosyć skomplikowane. No, nie zawsze pogoda na stacji była świetna, ale dwaj panowie dawali sobie doskonale radę, a czasem były to spokojne zupełnie okresy ładnej pogody w czasie nocy polarnej. No, pełnia księżyca jest takim okresem, kiedy w czasie nocy polarnej można rzeczywiście dużo robić w terenie, no bo jest zupełnie jasno. I to jest trasa, którą pokonał poduszkowiec od momentu opuszczenia, zostawienia go przez Polarsterna do momentu, kiedy okazało się, że krana, której stacja się znajduje, zaczyna się rozpadać. Poduszkowiec odleciał o własnych siłach, poleciał na Spitsbergen, natomiast norweski lodołamacz zebrał pozostałą tam na krze aparaturę i wszystkie urządzenia, które musiały być zlikwidowane ze względu na warunki ochrony środowiska. Jak widać, ta stacja też wykonała bardzo skomplikowaną drogę, jak wszystkie stacje dryfujące, no, ponieważ ruch lodów jest, czy ruch takich brył lodowych jest wypadkową różnych prądów, wiatrów i w związku z tym nie można sobie wyobrazić, że będzie to w miarę proste. W każdym razie cała trasa przebiegała, jak widać, na długim odcinku nad grzbietem Łomonosowa, czyli tym najbardziej interesującym miejscem obecnie w dnie Oceanu Arktycznego, bo jest problem polega tutaj na tym, że grzbiet Łomonosowa uważany jest za kraniec płyty euroazjatyckiej, a tym samym w prawie międzynarodowym może stanowić podstawę wyznaczania granicy wód należących do różnych państw. W tym wypadku pretensje do tych wód zgłasza oczywiście Rosja. No i
W obecnej chwili, jak wiem, pracuje kolejna stacja Barneo połączona ze stacją Biegun Północny i w marcu i kwietniu na stację Barneo chętni i zasobni mogą polecieć, żeby zrobić sobie zdjęcie na biegunie. Dziękuję bardzo. To tyle o stacjach dryfujących. Jak zwykle na następnym slajdzie macie linki i źródła, z których można jeszcze uzupełnić w razie potrzeby czy chęci informacje, o których mówiłem. Jeżeli macie jakieś pytania, to postaram się od razu na nie odpowiedzieć.